Szanowni Państwo, ponad 4 lata temu powołaliśmy do życia Międzynarodową Radę Koordynacyjną Związków Pracodawców. Dzisiejsze 5. spotkanie członków Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związku Pracodawców Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Węgier, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Rumunii, Ukrainy oraz Polski ma miejsce w czasie trudnych i skomplikowanych wydarzeń politycznych za naszą wschodnią granicą. Tym bardziej więc powinniśmy z odpowiedzialnością i rozsądkiem wypełniać naszą misję. Ambitnym i potrzebnym zadaniem Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej może być pokazanie tego, że kraje skupione w Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej mogą ze sobą pokojowo współpracować z korzyścią dla swych gospodarek i swych społeczeństw. Droga do dobrobytu powinna prowadzić przez dalsze umiędzynarodowienie powiązań gospodarczych, a nie przez powrót do protekcjonalizmu i zamykania się gospodarek. Obecna sytuacja w krajach za wschodnią granicą Polski dowodzi z jednej strony tego, że konieczne jest uwzględnienie w analizach biznesowych różnego rodzaju ryzyka, które przedsiębiorcy zwiększający swoje zaangażowanie na tych terenach muszą brać pod uwagę. Z drugiej jednak strony nie należy traktować tych komplikacji jako powodu do unikania kontaktów gospodarczych. Sądzę, że nasza Rada Koordynacyjna powinna zastanowić się nad tym, jak wzmocnić rolę pracodawców w kształtowaniu dwustronnych i wielostronnych relacji. Poland has made huge evolution from a socialist economy to a market economy. There has been a lot of progress in building infrastructures, building a new legal system, building a new economic structure for a market economy. And this has been a fantastic achievement. First of all, congratulations for 25 years of successful development. Continue to build on your representativeness and also to build on a real useful social dialogue, which has been a challenge and which will be a challenge in the future years to make sure that Poland is as resilient to economic crisis as it has been so far. This is now I chairman this in, international coordination employers organizations. Now Mr. Malinowski is chairman this in organization. Now this delegate to be normally because in our organization this every year this change in chairmen. And now this in Kazakhstan times go to globalization periods. Necessary have one. Right international system, how this can work on relationships between employers, between trade unions, between government.